Już tylko 4 ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto przejdzie do wielkiego finału. To już półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Kłaniamy się Państwu. Jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Portugalia zmierzy się z Francją. Co możemy Państwu powiedzieć przed tym spotkaniem? Każdy wie, że czeka nas rywalizacja bez odstawiania nogi. W końcu ekipy zagrają finał jednej z najważniejszych imprez piłkarskich na świecie. O finał Euro 2024. Na tym turnieju rodzą się legendy. Czy tak będzie właśnie dziś? Pora, by zobaczyć, co przygotował nam selekcjoner Portugalczyków. W obronie Ruben Dias wystąpi razem z Pepe. Dalej Bruno Fernandes oraz Palinha zagrają w środku pola. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Znakomita blokada strzału. Czas na skład reprezentacji Francji. Na bramce Menion. W obronie Saliba wystąpi wraz z Dayotem Upamecano. Tchouaméni oraz N'Golo Kanté zagrają na środku linii pomocy, a na pozycji napastnika Mbappé. Gol! Nie, super! No tak, teraz bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Może im dać prowadzenie! Co teraz zrobił Menion? Niesamowite! Piłka wyszła, wznowienie z autu. Nuno Mendes. Piłka wędruje do Palinii. I Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Francja już bez piłki. Jules Koundé. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. N'Golo Kanté pod presją, co teraz zrobi? Sędzia piszcze faul na jednym z Francuzów. I Aurélien Tchouaméni. Obrona tego strzału. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gubi piłkę. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. I Griezmann otrzymuje podanie. I udało się zablokować. Rzut z autu. Teo przy piłce. A teraz już z piłką Antoine Griezmann. Teraz rzut rożny. Ogrywa piłkę w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Już linii bocznej rusza Bruno Fernandes. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Theo Hernandez.
Piłka do Williama Saliby. Saliba. Francja ma piłkę, sędzia nie gwiżdże. Mbappé teraz przy piłce i teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Wybija piłkę z dala od bramki. Bruno Fernandes. Leon przy piłce. Dobrze, teraz mija rywala. Ale górą jednak obrońca. Udało mu się ostatecznie wygrać ten pojedynek. Mbappé. Patyczkuje się z tym wejściem. Piłka do Bernardo Silva. Szansa! Czy przełamie impas? I João Cancelo przy piłce. I wycofanie na przedpole. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. William Saliba. Dembele dostaje piłkę. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. N'Golo Kanté. Sędzia puszcza grę. Mimo faulu drużyna Francji nadal w ataku. Tracą piłkę. Dają ku Pamecano. Piłka do Williama Saliby. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Naprawdę udana interwencja. Decyduje się na indywidualny rajd. Rzut rożny dla Francji. Czy wejdą na prowadzenie? O, żółta kartka, ale chyba nie ma co się dziwić, bo solidnie na tę kartkę się zapracowało, nieprawdaż? No tak, dla Państwa przypomnienie, wcześniej padały sędziowskie ostrzeżenia przed taką grą. Cóż, jest zbrodnia, jest i kara. Co wyjdzie z dośrodkowania? Odejście wyżej, odbiór. Ale szobrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek szesnastki. Pytanie znajduje Bruno Fernandesza. Uwaga, czy strzeli? I proszę, bramkarz był na miejscu. Wywierana teraz presja. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Uwaga, będą prowadzić! Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Bernardo Silva z piłką teraz. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę. Zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis.
Antoine Griezmann. Mają okazję wyprowadzić i zatrzymał to ładnie. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Leão. Cristiano Ronaldo. Okazja, jak marzenie. 1-0, tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. To jak? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Prowadzą zatem 1-0. Aurélien Tchouaméni. Znajduje tam Kyliana Mbappé. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Tym razem nic z tego. Piłka posłana za linię boczną. Rywale za chwilę wznowią z autu. Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? João Cancelo. Silva przy piłce. Cancelo ma piłkę. Cristiano Ronaldo! Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Zmiana w drużynie Francji. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Przy piłce Palinia. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. William Saliba. Menion. Upamecano. Piłka do Williama Saliby. Adrien Rabiot. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Tchouaméni. Adrien Rabiot. Sędzia gwiżdże faul na jednym z Francuzów. Upamecano przy piłce. Rabiot z piłką. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Rafael Leão. Piłkarze Portugalii mogą teraz wyprowadzić atak skrzydłem. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Może teraz wyrównać i dobrze teraz bramkarz, pewnie. Szybka w szesnastkę. Było groźnie, ale nikt nie zdołał przeciąć tego dośrodkowania. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę.
Teo Hernandez. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Czy trafi do siatki? Dobrze się ustawia przy tych strzałach. João Cancelo. Diogo Costa. Rubén Dias. Vitinha. Bernardo Silva. No i naciskany nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Piłka teraz u Griezmana. Teraz już z piłką Antoine Griezmann. Ale piłka wciąż jest w grze. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Dembele adresatem zagrania. Ośrodkowanie, czeka na piłkę Coman. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Bernardo Silva jest z piłką sam na skrzydle. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Nie, nie wpadło, słupek. Strzał teraz. Nie ma, blok, brawo. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji konstrukcja bramki okazała się sprzymierzeńca. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Doskonała obrona bramki! Zgadza się, drużynie udało się utrzymać prowadzenie. Przeciwnik ma mało czasu na wyrównanie. Głęboka ta centra z narożnika. Piłka wybita. Skuteczna. Tak! Gol! Udało im się! Mają to! Wyrównują! No szczerze mówiąc, teraz pachnie nam tutaj dogrywką. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Rafael Leão. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Opisowo go teraz oszukał. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Nuno Mendes. Vitinha. Ruben Neves. Bruno Fernandes! Gol! A więc jednak może nie będzie dogrywki! Długo czekaliśmy na otwarcie wyniku tego półfinału, ale w końcu doczekaliśmy się! No teraz będzie się działo! Popatrzmy, mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie. Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek. A teraz przewagę widać również na tablicy wyników. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Jak nie teraz, to kiedy? Francuzi w ataku. Wciąż szukają wyrównującej bramki. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem.
Pepe. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Coman. Jules Koundé. I piłkę ma Ousmane Dembélé. Dobra interwencja. Wiecie tę próbę ataku. Był faul. Francuzi będą wykonywać czerwony. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Cały stadion chce strzału. Gol! I chyba już są w finale. Drużyna przeciwna raczej nie odrobi dwóch bramek w tak krótkim czasie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Tutaj bez wątpienia kluczowa była jednak decyzja Bernardo Silvy, by uderzyć, a nie szukać podania. A że piłka mu siadła, to strzał był soczysty. Bramkarz okazał się tu jedynie statystą. Mamy gwizdek! Półfinał Euro 24 dobiega końca. To Portugalia wygrywa. Jeszcze chyba do nich nie dotarło, że zagrają w finale. Przed meczem wielu fachowców spodziewało się tu bitwy do ostatniej kropli krwi oraz potu i wyniku na ostrzu noża. Tymczasem udało im się wygrać w przekonujący sposób i udowodnić, że są drużyną zasługującą na występ w finale. Przed nimi decydujące starcie, a na szali znajduje się pała i puchar za zwycięstwo. Już nie mogę się doczekać finału.